czerwony. Tak. Miały. Tak. I dalej idzie. Gościem ŁKS TV jest Marek Kozioł, bramkarz Łódzkiego Klubu Sportowego. Marek, dla ciebie te ostatnie dni takie, można powiedzieć, słodko-goście. Z jednej strony dużo pochwał za występ z Miedzią Legnica, a z drugiej strony, ile razy byś nie spojrzał w tabelę, no to punktów po tym meczu nie przybyło. No tak, przede wszystkim mecz przegrany, także punktów nie dopisaliśmy. Nad tym na pewno najbardziej ubolewamy. No a reszta, to co powiedziałeś, to się kompletnie nie liczy. Zgodzisz się z opinią, że jeżeli w pozostałych meczach będziecie grali tak jak w drugiej połowie tego meczu przeciwko Miedzi, to te punkty jednak przyjdą i jednak ŁKS w tej czołowej szóstce na koniec sezonu się zamelduje? Dobrze by było, żebyśmy z takim zaangażowaniem grali jak w tej właśnie drugiej połowie. Jeszcze musimy zrobić tak, żeby ta piłka zaczęła wpadać do bramki przeciwnika. A wtedy już na pewno będzie dużo łatwiej grać i z tyłu, i z przodu. Teraz przed wami, można powiedzieć, miesiąc prawdy, bo wyjąwszy mecz w Sosnowcu, to gracie z zespołami, z którymi bezpośrednio walczycie o to miejsce w strefie barażowej i tak naprawdę w ciągu tego miesiąca będzie wiadomo, na co stać ŁKS. Tak, wiadomo. Liga nie jest łatwa i żaden przeciwnik się przed nami nie położy. Tak samo myślę, że będzie z naszej strony. Także ja podchodzę do tego tak, że czekam na kolejny mecz i tylko na niego się przygotowuję. Reszta się dla mnie na ten moment nie liczy. Chcę być jak najlepiej przygotowanym do tego, co jest najbliżej, a nie wybiegać zbyt daleko gdzieś tam w przyszłość, bo to jakby jest trochę bez sensu. Wiadomo, że trzeba myśleć o tym, ale teraz przygotowujemy się do meczu najbliższego i trzeba się skupić w 100% tylko na nim. Dzisiejszy trening poprzedziła dosyć długa analiza, czego dotyczyła? No analizowaliśmy, wracaliśmy jeszcze do poprzedniego meczu, patrzyliśmy co tam, jak to z góry wyglądało, co tam było nie tak, co było dobrego, co było niedobrego. Zwykła cotygodniowa analiza meczu i wyciąganie gdzieś tam wniosków z tego meczu. No i najważniejsze wnioski, które zostały w głowie po tym spotkaniu? No przede wszystkim poprawić musimy indywidualne swoje zachowania na boisku. Też jakość naszych poczynań na boisku indywidualnie. Każdy musi gdzieś się przykładać do swoich zadań. Tak, żeby było widać tą jakość. Trener pokazał nam tutaj kilka takich momentów, gdzie tej jakości brakowało. I co? No szukamy tego elementu, którego nam brakuje. No i cały czas z tygodnia na tydzień próbujemy to poprawiać. Dzisiaj kolejny intensywny trening za wami. Tak patrząc z boku, słuchając z boku, to chyba koncentracja i detale to dwa słowa, które najczęściej można było usłyszeć. No tak, to co powiedziałem, no to co wyciągnęliśmy, to co trener nam wyciągnął na tej analizie tego meczu. Także wiadomo, że skupiamy się całościowo na przygotowaniu, ale dzisiaj akurat, tak jak mówisz, było zdecydowanie widać, że częściej te słowa padały, bo też to było zaznaczone na odprawie pomeczowej. Po wygranej w Rzeszowie wydawało się, że ŁKS znowu jest na tej fali wznoszącej. Ta przegrana teraz tutaj z Miedzią, czuć, że trochę podcięła skrzydła, czy już raczej zostawiliście to z tyłu za sobą i już zapomnieliście o tej wpadce? Ja myślę, że nikt tu nikomu nie podcina, ani żadne wydarzenie nie podetnie nam skrzydeł. Kompletnie się od takich rzeczy trzeba odcinać, robić po prostu swoją robotę, trenować ciężko, na boisku zapieprzać ciężko i rezultaty przyjdą. W piątek wieczorem mecz w Bielsku Białej z Podbeskidziem, które wiosną mocno rozczarowuje, a to oznacza, że będzie chciało za wszelką cenę się przełamać w meczu z ŁKS-em. No tak, no mówi się, Podbeskidzie rozczarowujemy, także każdy wiadomo, że będzie chciał dopisać sobie te trzy punkty. Jak będzie, to zobaczymy na meczu i po meczu. W
tym meczu jesiennym przeciwko Podbeskidziu wydawało się, że macie, mówiąc kolokwialnie, rywala na talerzu położonego. Prowadziliście. Suma summarum, na koniec nie udało się zgarnąć chociażby punktu. Czuć tą sportową złość, żeby zrewanżować się za tamtą porażkę? No zaskakujesz mnie pytaniami. Zupełnie do tego tak nie podchodziłem. Jest po prostu następny mecz, jest następna robota do wykonania, którą trzeba wykonać, a to, co było tam kiedyś, to już było i do tego już nie wrócimy. Ten mecz z Miedzią, czuję, że to jest taki dobry prognostyk na resztę sezonu, że ta twoja stabilna forma jeszcze bardziej idzie w górę? Znaczy ja mam nadzieję, że takie mecze się już nie będą powtarzać. Ja mam nadzieję, że bramkarz w ŁKS-ie nie będzie miał już więcej roboty, aż tyle, jak było w tym meczu, także... Także no oby jak najwięcej takich meczów, jak mówię, żeby bramkarz nie miał roboty, a w przodzie coś wpadło i będziemy szczęśliwi. W Rzeszowie mogliście liczyć na wsparcie bardzo licznej rzeszy kibiców z Alei Unii. Spodziewacie się, że w Bielsku Białej też poniosą was do zwycięstwa? W Bielsku Białej, dodajmy, gdzie ŁKS-owi akurat ostatnio grało się dobrze. No tak, chłopaki tu fajną wyprawę sobie zorganizowali do Rzeszowa. Mam nadzieję, że w Bielsku też pokażą się fajną liczbą i będą wspierać z trybun. Nas zawsze to jakoś mobilizuje i powiedzmy w różnych momentach meczu niesie, także jak najbardziej jestem za tym, żeby solidna ekipa ruszyła za nami i dopingowała. Z Miedzią mecz w piątek 20:30 to nie miało znaczenia, bo to było jedyne spotkanie w tamten weekend. Teraz najbliższe mecze też o tej porze. To dla was lepiej, bo nie czujecie presji w postaci wyników tych spotkań, które już się odbyły i przy ewentualnych zwycięstwach to wy możecie wybrać tą presję na rywalach, czy ta pora meczu jest wam zupełnie obojętna? Czy ja mogę powiedzieć tylko za siebie, no jaka pora jest meczu, o której by nie było, to do tej pory się trzeba dostosować. Czy to jest tak zwany mecz do kotleta, czy to jest mecz późnym wieczorem, to no, do wszystkiego się trzeba przygotować i dostosować, wyjść i zapierniczać. Osobiście wolisz właśnie te mecze rozgrywane przy Jupiterach 20:30 wieczorem, czy na dobry początek dnia 12:40 na tej głównej antenie telewizji transmitującej mecze? Osobiście jak już muszę wybierać, to wydaje mi się, że godzina 18 jest optymalna dla mnie. Dawaj mocno, trzymaj! Tak! Ho! Dawaj! Uwagę! Tak, jest, ma! Trzymaj! Tak! Mocno! Ho! Dawaj! Tak jest! Ho! Dawaj Michał, kontynuacja! Ecet, ma damaro! Kontynuuj Michał! Tak! Brawo! Kontynuuj Maro, możesz mu dać! Dobre! Brawo! Dawaj Marowka, tak! Dobre! Dawaj kontynuacja! Brawo! Pozycja! Dawaj na piłę! A, brawo!